Witamy ponownie z Shoei Polska, gdzie zostaliśmy poproszeni o zaprezentowanie nowego kasku Hornet ADV. A oto on. Jest to kask, który rzeczywiście w dosyć mocnym stopniu rewolucjonizuje podejście do kasków, nazwijmy to umownie, enduro. Czyli mamy kask z szybą i daszkiem. Tym razem ten daszek ma nie przeszkadzać podczas jazdy autostradą. Myślę, że tak naprawdę nie będzie to miało dużego znaczenia, ponieważ daszek bardzo ładnie i bardzo łatwo daje się zdjąć. Wystarczy przekręcić dwie śruby, odsunąć je od skorupy i wyjąć daszek. Moi drodzy, panowie z Japonii od 1959 roku zajmują się wymyślaniem nowych kasków. A kaski tego typu wymyślają już od 1980 roku, więc mamy ogromne doświadczenie, co daje w efekcie kask, który może działać jako kask autostradowy i rzeczywiście zachowuje się jak kask integralny i może być kaskiem offroadowym, gdzie daszek będzie chronił nas przed kamieniami, patykami i innymi rzeczami, które spotyka się poza asfaltem. Wentylacja w tym kasku przebiega podobnie jak w kasku integralnym, czyli mamy duży wlot na wizjer, czoło, wyjście wentylacji na zasadzie podciśnienia, ale mamy dodatkowe wyjście wentylacji na dole kasku. Panowie z Shoei, poza tym, że dbają o nasz komfort, stawiają bardzo mocno na bezpieczeństwo i właściwie tutaj nie ma żadnych kompromisów. Kask zbudowany jest z kompozytu na bazie włókna szklanego i ten oto kask budowany jest z czterech wielkościach, z czterech wielkości skorup. Czyli każdy rozmiar, XSS ma jedną, M ma drugą, L ma trzecią i XL ma czwartą skorupę. Dodatkowo można dokupić cztery wielkości policzków, żeby dopasować je do swojej twarzy. Ale idąc w temacie bezpieczeństwa, na pewno zauważyliście, że są tutaj takie czerwone paski. Czerwone paski służą do tego, żeby wyjąć policzek w sytuacji awaryjnej, kiedy ratownik już to robi tak naprawdę. I kiedy już to zrobi, wasza głowa w bardzo prosty sposób opuszcza kask bez dodatkowego stresu związanego z wyciskaniem jej z kasku. Jak zauważycie w środku, mamy wyściółkę, która też w bardzo prosty sposób opuszcza wnętrze kasku. I naszym oczom ukazują się kanały wentylacyjne. Jest ich mnóstwo. Widać połączenia tych kanałów z otworami w skorupie i ten kask wentyluje naprawdę fenomenalnie. Powiem więcej. Jeżeli chodzi o EPS, o to wypełnienie, o polistyren, jest to polistyren o zmiennej gęstości, także zależnie od tego, w jaki sposób wasza głowa będzie się przemieszczała w momencie uderzenia, z różnych kątów ten kask będzie działał najlepiej jak potrafi po to, żeby ochronić waszą głowę. Idąc dalej w kierunku zapewnienia większego komfortu, możemy odpiąć poszycie pasków i je uprać, tak samo zresztą jak całe wnętrze. Ale co jest dalej rewolucyjne w tym kasku? Mamy poliwęglanową szybę. Poliwęglanowa szyba jest wyposażona w pinlock. Jak zauważyliście, ma wiele pozycji ustawień i można ją doszczelnić lub rozszczelnić. To daje nam dodatkowy komfort wentylacyjny, czyli możemy regulować ilość powietrza w kasku. Taką oto szybę można kupić sobie dodatkowo w dwóch kolorach. Srebrną i ciemną. Więc jeżeli będziecie chcieli zmienić szybę w trasie na ciemną, wystarczy nacisnąć dźwignię i wyjąć szybę. Także nie ma problemu z wymianą szyby w trasie na ciemną, kiedy wasze oczy będą narażone na działanie zabójczych promieni UV. I jadąc dalej w kierunku komfortu, panowie z Japonii pomyśleli o tym, że w czasie długich podróży fajnie by było skomunikować się z kolegą lub posłuchać sobie muzyczki, więc w policzkach są zaślepki, po wyjęciu których w bardzo prosty sposób można zamontować tam audio. Więc mamy kask, który A jest bardzo aerodynamiczny, nie przeszkadza nam w jeździe na autostradzie. Mamy kask offroadowy, który spełnia swoją funkcję przez ogromną wentylację wtedy, kiedy pracujemy mocno na motocyklu. I mamy kask komfortowy poprzez ilość dostosowania policzków oraz możliwość zamontowania audio. Hornet ADV rzeczywiście jest kaskiem, który w bardzo interesujący sposób wpływa na jazdę dużym, ciężkim enduro.